po polsku. Kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego. Wyglądam. Dokąd idziesz? Do kolegi. A czy ten kolega nie ma przypadkiem na imię Marta? A nawet jeżeli, to co? Idę uczyć Martę matematyki. Rozumiem, rozumiem. I do nauki algebry potrzebna ci idealna fryzura. Tato. Co byś powiedział na ten strój? Mogę ci go pożyczyć. Do nauki algebry będzie w sam raz. Tato. Proponuję ten krawat. Pasuje jak ula. A ja proponuję, żebyś przestał się ze mnie wyśmiewać. Jesteś punktualny. I rozrzutny. Takie piękne kwiaty. Na pewno były drogie. Nauka matematyki nie jest przyjemna, więc może kwiaty trochę to umilą. Wejdź, proszę. Przygotowałam już podręcznik, zbiór zadań i zeszyty. Doskonale. Ale może byśmy przedtem porozmawiali? Chętnie. Ale o czym? O matematyce? Nie, nie. Na matematykę będzie czas. Może powiesz mi coś o swoich wakacjach? Dobrze. O pobycie w Paryżu mogę mówić bez końca. Co byś powiedział na obejrzenie zdjęć z Paryża? Chętnie. Byłam zmęczona, ale mimo to prawie wcale nie sypiałam. Szkoda mi było każdej minuty. Zresztą, Paryż wieczorem jest chyba jeszcze piękniejszy niż w dzień. Marek, gadam już 3 godziny, a algebra? Algebry nie da się porównać z Paryżem. Ale proponuję, żebyśmy zabrali się do zadań. Pouczymy się teraz matematyki, a później pójdziemy na spacer. Co byś powiedziała na spacer po łazienkach? Co prawda to nie to samo, co pola elizejskie. Wszystko ma swoje lepsze i gorsze strony. Po polach elizejskich spacerowałam z mamą, a po łazienkach z tobą. A matematyka? Zabierzmy się do pracy, bo rzeczywiście będziesz miała kłopoty. Nie wiem, jak rozwiązywać dalej. Proponuję, żebyś zrobiła to tak samo jak poprzedni przykład. Rozumiem. Muszę teraz podzielić. Bardzo dobrze. Wynik jest prawidłowy. A co powiesz na trudniejsze zadanie? Nie wiem, czy dam radę. No to co, spróbujemy? Dobrze. Który przykład? Proponuję ten. Jeśli rozwiążę to zadanie, pójdziemy na spacer, dobrze? Zgoda. Już kończę. Skończyłam. Dobrze? Doskonale. Chodźmy na spacer. Dobrze.
Co byś powiedział na ten strój? Co byś powiedział na ten strój? Proponuję ten krawat. Pasuje jak ulał. Proponuję ten krawat. Pasuje jak ulał. Co byś powiedział na obejrzenie zdjęć z Paryża? Co byś powiedział na obejrzenie zdjęć z Paryża? Chodźmy do mojego pokoju. Pokażę ci je. Chodźmy do mojego pokoju. Pokażę ci je. Proponuję, żebyśmy zabrali się do zadań. Proponuję, żebyśmy zabrali się do zadań. Chodźmy do mojego pokoju. Tam mam wszystko przygotowane. Chodźmy do mojego pokoju. Tam mam wszystko przygotowane. Co byś powiedziała na spacer po łazienkach? Co byś powiedziała na spacer po łazienkach? Zabierzmy się do pracy, bo rzeczywiście będziesz mieć kłopoty. Zabierzmy się do pracy, bo rzeczywiście będziesz mieć kłopoty. Proponuję, żebyś robiła to tak samo, jak poprzedni przykład. Proponuję, żebyś robiła to tak samo, jak poprzedni przykład. A co powiesz na trudniejsze zadanie? A co powiesz na trudniejsze zadanie? No i sam widzisz, moi rodzice są bardzo mili. To prawda. Macie naprawdę wspaniałych rodziców. Musimy już chyba jechać na dworzec. Jest dość późno. Mam inną propozycję. Zróbmy sobie spacer. Na pewno zdążymy na pociąg. Dobrze. Co byście powiedzieli na spacer na Wawel? Zgadzam się na każdą trasę. Cały Kraków jest po prostu piękny. Ja też mam propozycję. Jaką? Proponuję, żebyśmy się na chwilę zatrzymali. Tam są takie dobre lody. Lody? Możesz zjeść jeszcze lody po takim obfitym obiedzie? Ja zawsze mogę jeść lody. Przed obiadem, w trakcie obiadu i po obiedzie. Mam inną propozycję. Kupimy trochę ciastek i zawieziemy je tacie i Markowi do Warszawy. Nigdzie nie ma tak pysznych ciastek jak w Krakowie. A co powiesz, mamo, na to, żeby kupić ciastka dla nich, a lody dla mnie? To jest propozycja nie do odrzucenia. Precle! O co ci chodzi, kochanie? Precle! Uwielbiam precle. Masz ochotę na pyszny, świeży obwarzanek? Bardzo chętnie. A co to są precle? To właśnie krakowskie obwarzanki. Ja też chcę. Ha, to dziecko je bez przerwy. Czy to źle, że mam dobry apetyt? To nie jest apetyt,
tylko łakomstwo. Proponuję, żebyś zjadła co najmniej 4 precelki. Czeka nas długa droga, możesz być głodna. 4 to może być za mało. Co byś powiedziała na 5? Proszę 5 precli, tylko rumianych. A ja proszę 3 obwarzanki. A co byście powiedziały na zgłoszenie jej do Księgi Guinnessa? W jedzeniu precli trudno jej dorównać. Mam inną propozycję. Zróbmy sobie spacer. Mam inną propozycję. Zróbmy sobie spacer. Co byście powiedzieli na spacer na Wawel? Co byście powiedzieli na spacer na Wawel? Ja też mam propozycję. Ja też mam propozycję. Jaką? Jaką? Proponuję, żebyśmy zatrzymali się na chwilę. Proponuję, żebyśmy zatrzymali się na chwilę. Mam inną propozycję. Mam inną propozycję. Tam są takie pyszne lody. Tam są takie pyszne lody. Kupimy trochę ciastek i zawieziemy je tacie i Markowi do Warszawy. Kupimy trochę ciastek i zawieziemy je tacie i Markowi do Warszawy. A co powiesz na to, żeby kupić ciastka dla nich, a lody dla mnie? A co powiesz na to, żeby kupić ciastka dla nich, a lody dla mnie? Proponuję, żebyś zjadła co najmniej 4 precelki. Proponuję, żebyś zjadła co najmniej 4 precelki. Cztery? To może być zbyt mało. Co byś powiedziała na 5? Cztery? To może być zbyt mało. Co byś powiedziała na 5? Chciałabym z tobą koniecznie porozmawiać. Oczywiście. Chodź do kuchni. Właśnie kończę obiad. Mam coraz więcej problemów z tym ślubem, a z Michałem niczego nie można ustalić. Chodź, zrobię ci herbaty. A ty uspokoisz się i opowiesz mi wszystko. Zaproponowałaś mu, żeby ułożył listę gości? Oczywiście, ale on na wszystkie moje propozycje mówi to samo. Zrób tak, jak chcesz, kochanie.
Cóż, to znaczy, że jest bardzo zgodny. Ale przez to nic nie mogę ustalić. Chodźmy na miasto, przecież muszę zdecydować, w jakim lokalu urządzimy wesele. Dobrze, pójdziemy, ale może jutro. To bardzo pilna sprawa. Wiem, ale zaraz dzieci wracają ze szkoły, muszę podać im obiad. Potem mam lekcję z Maćkiem. A o której kończysz wszystkie zajęcia? Około 6:00. Ale potem wraca Krzysztof. Chyba rzeczywiście musimy to odłożyć. Oczywiście, pójdziemy jutro, dobrze? Proponuję, żebyśmy wybrały się do restauracji włoskiej. Czytałam, że otworzono nową na Starym Mieście. Włoska kuchnia? Nie lubię włoskiej kuchni. Wolę francuską. Może pójdziemy do restauracji francuskiej? Krzysztof bardzo lubi chińską kuchnię. Ale którą restaurację wybrać? Może Mekką? Nie, Michał nie lubi ryżu. Może urządzimy wasze przyjęcie w restauracji z polską kuchnią. To będzie najlepsze. Masz rację, polska kuchnia będzie najlepsza. Znam dobrą restaurację specjalizującą się w polskiej kuchni. Pójdziemy tam jutro przed południem, dobrze? Dobrze. A czy mogłabyś mnie poczęstować tą zupą? Pachnie tak wspaniale. Oczywiście, dostaniesz pełny talerz. Pełny talerz? O nie! Chcesz, żebym nie dopiła ślubnej sukni? Świetna. Tak wspaniale gotujesz, że powinnaś pomyśleć o otworzeniu restauracji. O czym? O restauracji. Proponuję, byśmy założyły spółkę. Ja zajmę się organizacją, a ty kuchnią. Jestem pewna, że nasza restauracja odniosłaby sukces. Przyznam, że nigdy o tym nie myślałam. I bardzo niedobrze. Proponuję, żebyś pomyślała o tym poważnie. Mała restauracja, kilka stolików, świetna kuchnia. To może być wspaniały interes. Nie mam głowy do interesów. Ale ja mam. Co byś powiedziała na nazwę Ubożeny? Ubożeny. Dziwnie brzmi. Dobrze. W takim razie proponuję nazwę U Anny. Anna jest imieniem międzynarodowym. Lokal powinien być w centrum, przytulnie urządzony. Poczekaj. Proponuję powstrzymać te plany. Ja wcale nie powiedziałam, że chcę założyć restaurację. Mam dość gotowania w domu. To zatrudnisz służącą. Restauracja będzie przynosić zyski i będzie cię na to stać. Nie powiedziałam najważniejszego. Ja lubię swoją pracę i nie chcę jej zmieniać. A jeśli ty chcesz prowadzić restaurację, to proponuję ci, byś założyła ją z kimś innym. Ja nie nadaję się na wspólnika. Cóż, jeśli nie chcesz, pomyślę o innej osobie. A czy mogę dostać jeszcze trochę zupy? Magda, otwórz drzwi! Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Wpadłem na chwilę. Domyśliłem się, że Anna jest tutaj. Właśnie mówiłam Bożenie o naszym weselu. Jutro zamówimy obiad w restauracji dla naszych gości. Nie, to nie jest potrzebne. Jak to nie jest potrzebne? Musimy zaprosić najbliższą rodzinę i znajomych. Zaprosimy ich na lampkę szampana. Proponuję, by nie urządzać uroczystego obiadu. Zaraz po ślubie chciałbym spędzić czas z tobą, a nie z gośćmi. Ja zupełnie nie rozumiem, o czym ty mówisz. Proponujesz, by nie zapraszać gości? Chciałbym skromny, cichy ślub i nie chcę żadnego wesela. Co? Co ty powiedziałeś? Powiedziałem, że chcę mieć skromny ślub. Wystawne śluby są niemodne. Proponuję, żebyście porozmawiali za chwilę. A teraz, zamiast dyskusji, proponuję talerz zupy. Anna powiedziała, że jest bardzo smaczna.
Chciałabym, byś mi wytłumaczył, o co ci chodzi. Obiad w restauracji wcale nie musi być smaczny. A na pewno będzie bardzo drogi. No tak. Chcę zaprosić co najmniej 30 osób. Ile? 30, może 40. To musi kosztować drogo. Wiem. Wiem, gdzie można zjeść świetny i tani obiad. Tak? Co proponujesz? To jasne. Nie rozumiem. Jaką restaurację proponujesz? Restaurację u Bożeny. To znaczy? To znaczy, że najlepszy obiad nasi goście zjedzą u ciebie. Nie masz chyba nic przeciwko temu? Chciałabym z tobą koniecznie porozmawiać. Chciałabym z tobą koniecznie porozmawiać. Oczywiście. Chodź do kuchni. Oczywiście. Chodź do kuchni. Chodźmy na miasto. Chodźmy na miasto. Dobrze. Pójdziemy razem, ale może jutro. Dobrze. Pójdziemy razem, ale może jutro. Proponuję, byśmy założyły spółkę. Proponuję, byśmy założyły spółkę. Co byś powiedziała na nazwę u Bożeny? Co byś powiedziała na nazwę u Bożeny? Proponuję, by nie urządzać uroczystego obiadu. Proponuję, by nie urządzać uroczystego obiadu. Proponujesz, by nie zapraszać gości? Proponujesz, by nie zapraszać gości? Co podamy na początek? Proponuję sałatkę jarzynową, pasztet domowej roboty, wędliny, sos żurawinowy do mięs, grzybki marynowane. Jeszcze jedną sałatkę. Doskonale. A co byś powiedziała na galaretkę z kurczaka? Zawsze doskonale ją robi. Dobrze. Zapisuję galaretkę z kurczaka. A może jajka faszerowane? Bardzo chętnie. A co powiesz na befsztyk tatarski? Niech będzie. Chociaż nie przepadam za tym daniem. A zupa? Co proponujesz? Czy ja wiem? Co powiesz na pieczarkową? Może zrobimy rosół? A może... Proponuję pomidorową lub barszcz. Barszcz jest typową polską zupą. Proponuję takie rozwiązanie. Zrobić i barszcz, i pomidorową. Do wyboru. Doskonale. Czy zapisałaś? Właśnie zapisuję. Pomidorowa i barszcz czerwony. Teraz drugie danie. Na co masz ochotę? Zróbmy pieczone kurczaki i koniecznie bigos. Michał uwielbia bigos. Zgoda. A na deser? Mus czekoladowy
i tort z orzechami. Michał! Chodź tu! Zobaczysz menu! Chciałbyś zobaczyć spis potraw na nasz uroczysty obiad? Tak, bardzo chętnie. Pieczone kurczaki, mus czekoladowy, tort orzechowy. No i co sądzisz o naszych propozycjach? Czy mógłbym dostać coś do jedzenia? Jestem głodny jak wilk. Jutro pójdziemy razem. Pójdziemy razem, ale może jutro. Proponuję sałatkę i pasztet. Galaretka z kurczaka. A co byś powiedział na galaretkę z kurczaka? Coś do jedzenia. Czy mógłbym dostać coś do jedzenia? Jutro pójdziemy razem. Pójdziemy razem, ale może jutro. Proponuję sałatkę i pasztet. Galaretka z kurczaka. A co byś powiedział na galaretkę z kurczaka? Coś do jedzenia. Czy mógłbym dostać coś do jedzenia? Mam inną propozycję. Zróbmy sobie spacer.